Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Panowie Parlamentarzyści, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Panowie Prezesi, Szanowni Zgromadzeni Zebrani, mam zaszczyt odczytać list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie uczestników dzisiejszej uroczystości odbioru przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pierwszej dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG ze Stanów Zjednoczonych w ramach wieloletniej umowy z koncernem Cheniere. To ważny krok na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce, historyczny moment w dziejach polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych i potwierdzenie bliskich, sojuszniczych relacji między naszymi krajami. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by dostawy amerykańskiego gazu w ramach długoterminowej umowy mogły stać się faktem. Dziękuję przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Donaldowi Trumpowi, który podczas swojej wizyty w Warszawie w lipcu 2017 roku wystąpił z inicjatywą sprzedaży Polsce skroplonego gazu ziemnego. Dzięki tamtej wizycie i tamtym rozmowom w listopadzie ubiegłego roku doszło do podpisania w obecności mojej i sekretarza do spraw energii, pana Ricka Perry'ego, umowy pomiędzy PGNiG i Cheniere Energy, dzięki której do Polski w ciągu 24 lat trafi niemal 40 miliardów metrów sześciennych gazu. To perspektywa, która pozwala nam myśleć ze znacznie większym spokojem o zaopatrzeniu w gaz polskich przedsiębiorstw i polskich rodzin. Dzisiejsza uroczystość nie byłaby możliwa, gdyby nie podjęta na zwołanym przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w maju 2006 roku decyzja o budowie terminala LNG w Świnoujściu w odpowiedzi na wcześniejszą uchwałę Rady Ministrów o budowie terminala na polskim wybrzeżu. Dziś, po 13 latach od tamtych decyzji, gdy terminal działa i jest rozbudowywany, pierwsza dostawa amerykańskiego gazu w ramach wieloletniego kontraktu otwiera nowy rozdział w naszym dążeniu do niezależności energetycznej. To znakomity przykład, jak konsekwentnie realizowana wizja przekłada się w dłuższej perspektywie na pomyślność i bezpieczeństwo kraju. To również dowód na to, że warto długofalowo myśleć o surowcowej i energetycznej suwerenności budowanej w oparciu o dywersyfikację i partnerstwo ze sprawdzonymi sojusznikami. Architektem takiego podejścia był z całą pewnością świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Dlatego cieszę się, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mogę nie tylko być świadkiem tego, jak realizuje się jego wielkie marzenie i wielki projekt, ale też kontynuować jego dzieło. Raz jeszcze przekazuję pozdrowienia wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Zarządowi i pracownikom PGNiG gratuluję sukcesu, jakim jest uruchomienie dostaw gazu ziemnego z USA. Wszystkim Polakom życzę, aby dzięki skutecznej i przemyślanej polityce umacniało się nasze poczucie bezpieczeństwa i wzrastał poziom życia. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. The United States and Poland share an understanding that national security is intertwined with energy security. And that is why our two countries don't just talk about energy security. Together we plan for it, together we invest in it, and together we work together to achieve it. And here in Poland, you are leading the way. The United States commends Poland for the impressive efforts you have put forth to expand and diversify your sources of energy and your infrastructure. And today's delivery, the first of many in the next 24 years, is what energy diversification with a trusted partner looks like. Today also shows that US LNG is a competitive and reliable answer to the challenges that many of our friends and allies are facing here in Europe and elsewhere. And I'm sure that the message that you are sending today will reverberate throughout Europe. Thank you again and congratulations for this opportunity to celebrate with you. And we look forward to many more of these kind of successes and more in the future. Thank you very much.
this with our dear friends at PG&IG. It was a very long and good relationship that got us here. Again, the spot cargo from 2 years ago, but many, many years of relationship, discussion, commercial negotiations. And again, it's wonderful to be here today to represent the culmination of those efforts at the start of this multi-decade support. We also had the pleasure of hosting President Duda and Energy Secretary of the United States, Rick Perry, a little over a month ago at the Sabine Pass Terminal, just weeks before this very vessel loaded in Louisiana en route to here to begin the shuttle process that my dear friend Piotr mentioned earlier. The United States natural gas industry has been quite robust and has been developing rapidly and continues to not only be a reliable supplier of LNG, but also continues to become more efficient and bring down the cost of the commodity itself. So I congratulate PG&IG on its wisdom and its sourcing strategy that includes not only Cheniere, but other credible and hopefully in the future reliable U.S. suppliers. We're pleased to be able to represent the U.S. industry here today, and of course, Cheniere itself, and we are certain that this is a start of a long and, again, secure, reliable relationship that will help PG&IG and Poland in its ambitions to diversify and safely supply its energy requirements. Thank you again, and please accept my congratulations again on your wonderful efforts and progress. Thank you. It's famous for something. Sounds like it's downtown San Diego.